Napięcie wśród załogi leszczyńskiego szpitala rośnie z każdym dniem. Powodem są rozbieżności w tym, co szefostwo lecznicy przedstawiło na ubiegłotygodniowym spotkaniu z pracownikami, a faktyczną sytuacją. Dyrektor od piątku rozpoczął rozmowy z kierownikami komórek na temat obniżenia pensji. Wiemy również nieoficjalnie, że kierownicy komórek proszeni są o wyznaczenie ludzi do zwolnienia. Ja też słyszę od załogi, na razie anonimowo, o tym, że już podobno od marca ma być przygotowana lista osób gotowych do zwolnienia. No pewnie wiemy mniej więcej tyle samo, bo wieści krążą najróżniejsze, im dalej w las, tym więcej tych hiobowych wieści. Wiemy jedno, że te porozumienia, które są proponowane tym osobom, które są wzywane na rozmowy, już aneksują umowy od 1 lutego, w związku z tym już biegnie jakby ten miesiąc, kiedy pogarsza nam się warunki płacy. Wyglądają relacje związków zawodowych z dyrekcją? Nie mamy żadnych relacji. Podobnie wygląda sprawa kontaktów medialnych nowej dyrekcji. Ani realizacja nowego kontraktu na poradnie, ani powołanie zastępcy do spraw lecznictwa, nie mówiąc już o dynamicznych zmianach w samej lecznicy, nie skłoniły do dziś nowego dyrektora do jakiejkolwiek rozmowy z mediami. Ta zapowiedziana została dzisiaj, ale dopiero na środę. Akcja strajkowa prowadzona w leszczyńskim szpitalu przybiera na sile. Dziś zapadła kolejna decyzja o zaostrzeniu sporu. Rozpoczynamy procedurę wejścia w spór zbiorowy, w związku z czym musimy przygotować też referendum wśród załogi, czy się zgadza na takie rozwiązanie, co w efekcie może nawet zakończyć się strajkiem. Ile osób musi pod tym referendum wypowiedzieć się pozytywnie? Większość załogi, powiem szczerze, że nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jak to wygląda procentowo, natomiast już pierwszym krokiem jest przekazanie dyrektorowi listy naszych pisma z naszymi żądaniami. Dyrektor ma 3 dni na ustosunkowanie się do tego. Jeżeli te nasze żądania nie zostaną spełnione, oczywiście wchodzimy w spór zbiorowy. Dziś przed południem zaplanowane zostało spotkanie związkowców z dyrekcją. Jutro przedstawiciele pracowników mają spotkać się w Poznaniu z marszałkiem województwa wielkopolskiego. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.